Cześć, tu Mobi, witam Was serdecznie. Mam dzisiaj dla Was w teście Xiaomi Mi A1, czyli smartfon bliźniak Mi 5X, jedynie z programem Android One, czyli świeższymi i szybszymi aktualizacjami do systemu Android. Robimy najpierw unboxing i pierwsze wrażenie. Telefon, powiem Wam, przed skin. Myślałem, że przyjdzie 2 tygodnie wcześniej, ale jakąś mieli obsuwę z dostawami. Sama wysyłka trwała jedynie 10 dni. Mamy tutaj Global Version, kolor czarny. Dobra, otwieramy. Jest pięknie zafoliowany. Pierwszy raz smartfon z Chin przychodzi mi zafoliowany. Do tej pory wszystkie były otwarte. Zarówno smartfony, jak i tablety. A tutaj pełna kultura, pełna folia. Możliwe dlatego, że tutaj nic nikt nie musi wgrywać, tak? Żadnego syf. MIUI, jak to niektórzy nazywają, czyli oprogramowania wgrywanego przez sprzedawców. Musi odblokować bootloaderów i tak dalej, dlatego że tutaj mamy już ten system Androida prosto z Google'a, czysty Android. Mamy tutaj w wersji Global, więc zawiera język polski czy jakieś inne języki. Dobrze. Mamy tu najpierw nakładkę, a pod spodem takie już bardziej standardowe pudełko Mi, razem z wypukłym znaczkiem, bardzo fajnie. Tutaj również wypukłe, eleganckie. Czy wklęsłe, eleganckie literki Mi A1 w kolorze srebrnym. Czasami tutaj na przedniej części opakowania jest od razu taki odkształcony, tak, wklęsły znak danego modelu. Tutaj nie ma, tu są po bokach tylko napisy. I szukamy, co w pudełeczku. Ok, mamy wersję czarną. Tak, to jest ta wersja, która najbardziej mi się podoba. Jest to czarny mat, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Ta obudowa swoim wykonaniem nie odbiega praktycznie niczym od iPhone'a 7. Mamy tu na przodzie matową folię z opisem. Z tyłu mamy po prostu matowe aluminium. Tu na górze, w miejscu, gdzie są anteny, są w dotyku, tak przynajmniej czuję, takie gumowane lub lekko plastikowe wstawki. One są bardzo, bardzo delikatne. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ok, zaraz to pierwsze wrażenie. Zaraz zobaczmy, co nam jeszcze tu przysłali. Jak zwykle piękne, eleganckie pudełeczko. Mamy klucz do kieszeni na karty SIM i microSD. Ładowarka, oryginalna ładowarka europejska. Moc 2 A. Żadnych przejściówek, tylko od razu fajnie. Kabelek micro USB. Zobaczmy, co z drugiej strony. Z drugiej strony trochę papierologii. Jakieś informacje, nie, oznaczenie tylko Android One. Jak zamontować sobie kartę, jak uruchomić po angielsku. Czyli widać, że naprawdę Xiaomi przygotowało do tej premiery na rynek europejski. Bo nie ma tu żadnych śladów, oprócz tutaj warning, pod warningiem, że jest to smartfon na rynek chiński. No dobrze, teraz tak, pierwsze wrażenie. Tak jak Wam mówiłem, piękna, matowa, aluminiowa obudowa. Rewelacyjnie spasowana. W dłoni leży też pięknie. Ten mat moim zdaniem jest super rozwiązaniem, bo dlatego, że nie będzie się tak bardzo palcował. Już od razu sprawdzamy palcowanie. Jakieś delikatne ślady są, ale niewielkie. Smartfon ma 5,5 cala, jest bardzo cieniutki, ma 7,3 mm grubości. Naprawdę rewelacyjnie leży w dłoni. Co prawda ja 5,5 calowych smartfonów nie za bardzo lubię, natomiast ten naprawdę leży świetnie. Jeżeli chodzi o jego wielkość, to mamy tutaj 155,4 mm, szerokość 75,8 mm, waga 165 gramów. Natomiast ponieważ on jest taki cieniutki, nie odczuwa się tej wagi w ogóle. No niestety, na przykład w stosunku do Xiaomi Redmi Note 4X mamy tu baterię zmniejszoną do 3080-3100 mAh z 4100. Zobaczymy, jak tu będzie wychodził test baterii. Ale co dostajemy? Dostajemy podwójny obiektyw. Tak? Czyli to, co jest w tej chwili najbardziej w modzie. Mamy tutaj też diodę dwukolorową doświetlającą. Mamy tutaj czytnik linii papilarnych. Jeżeli chodzi o te dwa obiektywy, jeden z nich jest szerokokątny, to na pewno sobie zobaczycie, że jest, jakby ma większe światło. Mają po 12 megapikseli,
Jeden ma jasność, ten węższy po stronie lewej ma jasność 2,2 i to jest ten główny aparat, a drugi, ten szerszy, ma jasność 2,6. A jeszcze powiem tak, z przodu mamy aparat 5-megapikselowy nagrywający 1080p filmy, a z tyłu możemy nagrywać filmy do 2160p. 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci flash, hybrydowy dual SIM, czyli nano SIM plus microSD. Procesor, dla mnie bardzo udany średniak, czyli Snapdragon 625, on powinien Wam tu osiągać w granicach 60-62 tysiące punktów, tak samo jak to ma miejsce w Redmi Note 4X, czy tak samo przeze mnie używanym od roku Redmi 4 Pro Prime. Ekran, gęstość bardzo dobra, 403 ppi, Full HD, 5,5 cala. Z przodu oczywiście mamy szkło 2,5D, i to jest dokładnie pokryte Corning Gorilla Glass trzeciej generacji. Z przodu nie mamy tutaj, przepraszam, tam się pomyliłem. Znaczy no mamy tam mikro USB, natomiast jest to mikro USB typu C. Wróćmy sobie do kabelka, bo nawet nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero teraz to przypomniałem sobie, tak jest. Nie mamy żadnego spłaszczenia po żadnej stronie, tylko mamy obydwu stron obły. No dobra, to mamy pierwsze wrażenie, robi rewelacyjne, unboxing, widzicie co jest w środku. Cena smartfonu wyniosła mi dokładnie 780 zł i kupowałem w Geekbuying.com, natomiast w Gearbestie też mieli w podobnej cenie. Oczywiście zawsze trzeba szukać na sieci kuponów, dlatego że standardowe ceny czasami są dużo wyższe. U mnie wyniosła 780 zł. Przesyłka 10 dni. Więc tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym testem, to oczywiście subujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to również. I oczywiście lajki bardzo mile widziane. Dzięki. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Z chęcią odpowiem. Będę na bieżąco testował kolejne funkcje tego smartfonu, więc jeżeli macie jakiś pomysł na konkretne testy, to piszcie. Z chęcią wprowadzę je na mój kanał. Do usłyszenia.